Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Redakcja tekstu Omega. Muszę się streszczać. Nie mam zbyt wiele czasu. Nikt z nas nie ma. Pominę niektóre szczegóły, a inne zmienię. Nie mam pojęcia, kto z czytających pracuje już dla nich. Właściwie, ty też nie wiesz, czy pracujesz. Chryste, wybiegam za daleko w przyszłość. Zacznę od początku. Znałem Briana od czasu studiów. Mieszkaliśmy na tym samym piętrze na roku, podczas gdy wszyscy inni doskonalili swoje umiejętności społeczne, my toczyliśmy intensywne bitwy w Call of Duty. Był dupkiem, ale moim typem dupka. I polubiłem go. On studiował informatykę, a ja byłem w szkole muzycznej. Do dziś nie mam zielonego pojęcia o komputerach, ale z przyjemnością słuchałem jego rozmów na ten temat. Zajmował się hakowaniem w czarnym stylu i ciągle wspominał o dziwacznych dokumentach i schematach, które wyciągał z rządowych komputerów. Dla mnie brzmiały one absurdalnie. Bioinżynieryjne wirusy zagłady, podwodne laboratoria eksperymentalne, działka laserowe w kosmosie. Byłem przekonany, że to wszystko zmyślił. Po ukończeniu studiów oboje zostaliśmy w mieście, ale nie byliśmy w stanie widywać się zbyt często ze względu na nasze zobowiązania zawodowe. Spotykaliśmy się mniej więcej co kilka miesięcy, a on zawsze uraczał nas jakimś nowym rządowym spiskiem. Latem spotkaliśmy się na drinka i powiedział mi, że przygląda się czemuś poważnemu. Czemuś, co nazywa się Operacja Stingray. Wzmocnione środki bezpieczeństwa nawet wokół najbardziej niewinnych nawiązań do tego tematu. Zapewnił mnie, że to bardzo, bardzo poważna sprawa. Przytaknąłem i rzuciłem mu pijackie wyzwanie w Team Fortress. Nie mogę dziś wieczorem, stary, powiedział. Ale jak już zdmuchnę te zasłony tajemnicy, to zamierzam rozwalić ci tyłek moim pyro. Jak za dawnych czasów. Jasne, Brian, powiedziałem. Daj mi znać, jak ci poszło. To był ostatni raz, kiedy się do mnie odezwał, od miesięcy. Pewnej nocy, ni stąd, ni zowąd, napisał do mnie: Brian, musimy pogadać. Spotkajmy się w... Tu podał nazwę lokalnej restauracji. Jutro w południe. Nie wspominaj o tym nikomu. Jasne, stary. Wszystko w porządku? Nie wiem. Tylko proszę, nie spóźnij się. Zaśmiałem się. Zawsze taki dramatyczny. Lindsay przewróciła się w łóżku. Co tam, kochanie? Powiedziała. Nic, skarbie. Po prostu. Brian znów jest Brianem. Wracaj spać. Dotarłem do restauracji kilka minut wcześniej, aby zająć stolik przed rozpoczęciem pory obiadowej. Po drugiej stronie ulicy odbywał się mały protest przed jednym z dużych banków w centrum miasta. Pieniądze dla szkół nie na premie, skandowali. Brian zataczał się. Tygodniowy zarost, blada i opuchnięta skóra, przekrwione oczy, pot. Widziałem go takiego kilka razy w koledżu, ale Chryste, powinniśmy być już dorośli. Ściskał obiema rękami
pomiętą kopertę manilową. Dzień dobry, piękny, powiedziałem. Dzięki, że przyszedłeś. Nie wiedziałem, do kogo zadzwonić. Przepraszam. Stary, wyluzuj, usiądź. Rozejrzał się po restauracji i zajął miejsce. Nie puścił koperty. Śledził cię ktoś? Zapytał. Posłuchaj się. Śledził cię ktoś? Mówisz poważnie? Możemy udawać szpiegów, ale pod warunkiem, że nie będziesz mnie przerażać. Sięgnął do koperty i wyjął małą, białą tabletkę. Wyciągnął ją w moim kierunku. Co to do cholery jest? Zapytałem. Po prostu to weź. Stary, nie zamierzam się z tobą naćpać w zatłoczonej restauracji, w środku dnia. To nie jest... To tylko witamina. Weź to. A od kiedy ty masz bzika na punkcie zdrowia? Po prostu, kurwa, weź to, człowieku, proszę. Patrzył na mnie dziko. W jego oczach malowała się desperacja, a wszelkie resztki uśmiechu zniknęły z mojej twarzy. Dobra, dobra, wyluzuj. Wziąłem tabletkę i połknąłem ją. Zadowolony? Wyraźnie się rozluźnił i ponownie sięgnął do koperty. Wyjął stos papierów i położył je na stole. Postaram się omówić to, co mogę. Nie wiem, ile mamy czasu, ale wszystko, co musisz wiedzieć, jest tutaj. Poważnie, Brian? Masz zamiar powiedzieć, co właśnie połknąłem? Zaczęło się około rok temu, powiedział. Włamywałem się do kilku kontrahentów Departamentu Obrony dla żartów i ciągle widziałem słowo Stingray. Szyfrowane bzdety, jak w ściśle tajnych raportach, które po prostu mówiły Stingray jest w drodze, tego typu rzeczy. Byłem ciekawy, więc szukałem wskazówek. Nie było ich wiele, ale kilka okruchów prowadziło do ośrodka na pustyni, na jakimś wypizdowie w Utah. Nazywali go DRS-117. Malutkie miejsce. Kilkudziesięcioosobowy personel o bzdurnych nazwiskach, takich jak Jane Smith, John White i tym podobne. Wszystko w tym miejscu było tajne. I mam na myśli wszystko, nawet pierdolony budżet stołówki został utajniony. Porywające. No tym razem naprawdę przeszedłeś samego siebie, stary. Zamknij się i słuchaj, powiedział. To miejsce było czarną dziurą. Nie wychodziły stamtąd żadne informacje, z wyjątkiem kilku e-maili wysłanych do szefów Departamentu Obrony, które mówiły: projekt przebiega zgodnie z harmonogramem. Poszperałem trochę i w końcu wyciągnąłem nazwisko kandydata, z którym byli zainteresowani współpracą w DRS-117. Był to jakiś znany neuronaukowiec ze Stanford. Kilka dni po tym, jak zobaczyłem jego nazwisko, w wiadomościach pojawiła się informacja, że zginął w wypadku samochodowym w parku Redwood. Kilka dni później pojawiła się notatka mówiąca, że nowy członek projektu 117 okazuje się być cennym wsparciem dla rozwoju Stingraya. Uśmiechnięty kelner podszedł do naszego stolika. Czy panowie są gotowi do złożenia zamówienia? Myślę, że potrzebujemy kilku minut. Odpowiedziałem. Nie ma sprawy, bez pośpiechu. Kelner zawahał się na sekundę. Na jego ustach widniał uśmiech, lecz jego oczy zdawały się nas badać. Odszedł, a Brian kontynuował. Facet ze Stanford był wielkim autorytetem w swojej dziedzinie. Specjalizował się w opracowywaniu systemów łączących ludzki mózg z interfejsami komputerowymi. Jego wczesne prace doprowadziły w końcu do opracowania protez nowej generacji. Pochylił się i zaczął mówić szeptem. I tu jest haczyk. W czasie swojej śmierci pracował nad metodą bezprzewodowego przesyłania sygnałów elektrycznych do mózgu w celu stymulowania impulsów nerwowych.
to bardzo skomplikowane, ale jego system mógł wyświetlać obrazy, dźwięki i doznania z komputera bezpośrednio do mózgu. Nie tylko to, ale w zależności od tego, w którą część mózgu celował, mógł tworzyć emocje, wspomnienia, a nawet same myśli z niczego. Jego koledzy sądzili, że postradał zmysły, ale on utrzymywał, że system ten pewnego dnia zrewolucjonizuje leczenie chorób psychicznych. Uważał, że będzie w stanie zdiagnozować konkretne nieprawidłowości w myśleniu danej osoby i naprawić je za pomocą laptopa. Oczywiście, po wypadku nikt nie był w stanie odnaleźć żadnych jego badań. Jego dyski twarde zostały skasowane, a notatki zniknęły z laboratorium. Przetarłem oczy. Nie byłem wystarczająco pijany, by słuchać tego pierdolenia i zaczynała mnie boleć głowa. Nie chcę zabrzmieć na niezainteresowanego, powiedziałem. Ale lepiej już coś zamówmy. Nie czuję się teraz najlepiej. Spróbuj się skupić, powiedział. Wiedziałem, że muszę zdobyć więcej informacji, więc szukałem słabego ogniwa w łańcuchu komunikacyjnym. Znalazłem słaby punkt informacyjny faceta, który był bezpośrednim łącznikiem między 117 a Departamentem Obrony. Wszystko przechodziło przez niego. W ciągu kilku miesięcy dostałem się do każdego kawałka łączącej się z siecią elektroniki, z którą miał styczność ten facet. I czekałem. Facet był ostrożny, bardzo ostrożny. Trochę to trwało, ale w końcu popełnił błąd. Pewnej nocy zostawił na swoim laptopie niezaszyfrowany plik wideo bez hasła, a ja go zgarnąłem. Kiedy go obejrzałem, ja... A no cóż, zobacz sam. Stuknął w swój telefon i podał mi go. Ekran pokazywał duży biały pokój z szympansem siedzącym po środku i jedzącym z miski owoce. Z boku mężczyzna stał przy konsoli komputerowej. Był zwrócony w stronę kamery. Obiekt testu eksperymentalnego Stingray numer 117011. Proste czynności motoryczne, powiedział. Stuknął w klawiaturę i szympans przestał jeść. Właściwie w ogóle przestał się ruszać. Siedział tam całkowicie nieruchomo, jak lalka. Prawe ramię, powiedział mężczyzna, wystukując polecenie na klawiaturze. Szympans podniósł prawą rękę. Stań, powiedział mężczyzna. Szympans wstał. Zrób 7 kroków w lewo. Szympans zrobił to. Wideo zostało przerwane i uruchomione ponownie, najwyraźniej z późniejszą datą. Ta sama konfiguracja co poprzednio. Eksperymentalny obiekt testowy numer 117011, powiedział mężczyzna. Regulacja emocjonalna. Stuknął w klawiaturę i powiedział. Gniew. Szympans natychmiast rzucił owocem przez pokój i wpadł w straszliwą wściekłość. Rzucił się na mężczyznę i podniósł ręce, by go uderzyć. Smutek, powiedział mężczyzna. Szympans upadł na podłogę i jęknął. Zwinął się w kłębek i przycisnął twarz do kolan. Strach, powiedział mężczyzna. Szympans pisnął i rzucił się w kąt pokoju, gdzie trząsł się z szeroko otwartymi oczami. Wideo ponownie się urwało. Po ponownym uruchomieniu mężczyzna wpatrywał się w kamerę, nie odzywając się przez dłuższą chwilę. Eksperymentalny obiekt testowy numer 117011, powiedział w końcu. Nadpisanie funkcji samozachowawczej. Mężczyzna postukał w klawiaturę, po
po czym zatrzymał się na chwilę, patrząc na szympansa. Jego palec zawisł nad klawiszem. Westchnął i nacisnął go. Szympans znieruchomiał na sekundę, a następnie podniósł ręce do twarzy. Szympans siedział cicho, wydłubując sobie oczy. Mężczyzna spojrzał w kamerę. Na podstawie tych wyników zalecam natychmiastowe przejście do fazy drugiej. Obraz stał się czarny. Co ty mi kurwa właśnie pokazałeś? Powiedziałem. To nawet nie była połowa, powiedział Brian. Wkrótce po obejrzeniu tego nagrania zacząłem rozmawiać z Lafargem. I wtedy sprawy przybrały dziwny obrót. Kelner ponownie podszedł do stolika. Brian pomachał mu. Potrzebujemy jeszcze kilku minut, powiedział. Ja przepraszam pana, ale mam do pana telefon. Brian zmarszczył brwi. To musi być Lafarge. Powiedziałem mu, że się z tobą spotkam. Zaczekaj tutaj. Brian i kelner przeszli na tyły restauracji, a ja siedziałem dalej, pocierając skronie. Nie byłem w nastroju do słuchania teorii spiskowych, a teraz wyglądało na to, że dostaję migreny. Postanowiłem, że dam mu wymówkę, gdy wróci. Takie gierki nie są zabawne, gdy ma się rozdzierający ból głowy. Zerknąłem przez okno na protest. Niewysoka dziewczyna z blond dreadami i w swetrze z dzianiny recytowała slam poetycki o złuchciwości. Nieskuteczność tego wszystkiego byłaby komiczna, gdyby nie było to takie smutne. Kelner ponownie przeszedł obok, a ja dotknąłem go w ramię. Przepraszam, nie czuję się najlepiej. Obawiam się, że będę musiał wyjść. Proszę powiedzieć mojemu przyjacielowi, że przepraszam i skontaktuję się z nim jeszcze w tym tygodniu. Nie ma sprawy, proszę pana. Czy pański przyjaciel wkrótce przyjedzie? Nie, mam na myśli mojego przyjaciela, który właśnie tu był. Tego, którego pan zawołał do słuchawki. Kelner wyglądał na zdziwionego. Przepraszam, nie jestem pewien, co ma pan na myśli. Co? Dlaczego? Siedział pan sam, odkąd pan przyjechał. Spojrzałem się na niego. Czy ten dzieciak ze mną pogrywał? To nieśmieszne, powiedziałem. Wstałem i poszedłem na tyły restauracji. Brian! Zawołałem. Hej, Brian! Jesteś tam? Skręciłem w mały korytarz, w którym znajdował się telefon i toalety. Był pusty. Sprawdziłem męską toaletę. Nic. Wróciłem naprzód restauracji. Dobra, skończ z tym chłopaku, powiedziałem do kelnera. Gdzie jest mój przyjaciel? Przepraszam pana, nie wiem, o kim pan mówi. Poczułem na sobie wzrok i rozejrzałem się. Reszta pracowników stała nieruchomo, patrząc na mnie z pustym wyrazem twarzy. Kelner podszedł do mnie. Ale mam telefon do pana, powiedział. Proszę za mną na zaplecze. Kelnerzy ruszyli na mnie. Rozległ się gromki huk, gdy cegła rozbiła się o szybę przy wejściu do restauracji. Wyjrzałem przez dziurę i zobaczyłem, że pokojowy mały protest zmienił się w dziki tłum. Protestujący rozbijali okna, samochody i atakowali przechodniów. Poetka stała na środku ulicy, wpatrując się w restaurację z obłąkanym uśmiechem. Spojrzeliśmy sobie w oczy na chwilę przed tym, jak wjechał w nią policyjny radiowóz, posyłając ją w chmurę czerwonej mgły. W restauracji wybuchł chaos. Goście próbowali uciekać, przewracając kelnerów. Chwyciłem kopertę Briana ze stołu i wyskoczyłem przez otwarte okno. Policjanci wkroczyli do akcji. Rozpylali gaz łzawiący i bili protestujących pałkami. Ale coś było nie tak.
przybyli zbyt szybko, niemal natychmiast po tym, jak protest się zaognił. Jakby tylko na to czekali. Pobiegłem sprintem do domu i wbiegłem po schodach do mieszkania. Otworzyłem drzwi. Lindsay kroiła pomidory w kuchni i aż podskoczyła, gdy wparowałem do domu. Zatrzasnąłem za sobą drzwi i zamknąłem je na zamek. Jezu, kochanie, wszystko w porządku? Powiedziała. Nie wiem, musimy zadzwonić na policję. Coś się stało Brianowi. Co? Co się stało? On po prostu zniknął. Poszedł odebrać telefon, a potem kelnerzy... Głowa mi pulsowała i usiadłem na kanapę. Lindsay podbiegła do mnie. Jeju skarbie, uspokój się. Po prostu oddychaj. Wszystko będzie dobrze, tak? Po prostu oddychaj. Usiadłem, a ona stanęła za kanapą. Jej dłoń na moich plecach sprawiła, że poczułem się lepiej i trochę się rozluźniłem. Masz rację. Po prostu muszę pomyśleć. Nie wiem nawet, od czego zacząć. Powiedziałem. Spojrzałem w dół na manilową kopertę w mojej dłoni. Otworzyłem ją i zobaczyłem w środku inną, mniejszą kopertę. Wyciągnąłem ją i zobaczyłem, że z przodu było napisane: jeśli coś mi się stanie. Uspokój się, powiedziała Lindsay, delikatnie pocierając moje ramię. Cokolwiek to jest, rozwiążemy to razem. Dotknąłem jej dłoni i spojrzałem na jej odbicie w ekranie telewizora. Dziękuję, powiedziałem, uśmiechając się. Spojrzałem z powrotem na kopertę. Otworzyłem ją i wyciągnąłem stos papierów. Na wierzchu znajdowało się jedno słowo napisane czarnym markerem. Uciekaj! Spojrzałem znowu na odbicie Lindsay. Unosiła nóż nad głowę, gotowa wbić go w moje plecy.